Gorzów Wielkopolski to moje miasto rodzinne. Spędziłem tu kilkanaście lat swojego życia i to tu zrodziła się moja miłość do jedzenia. I to mimo tego, że Gorzów raczej nie ma jakichś wielkich tradycji kulinarnych. Dziś pokażę Wam gastronomiczne klasyki mojego miasta. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej, witam Was z Gorzowa, mojego rodzinnego miasta. Co jakiś czas dostaję od Was prośbę, aby nakręcić coś o Gorzowie i w sumie jest już jeden materiał o jedzeniu w Gorzowie. Dzisiaj jednak skupimy się na takich gorzowskich klasyczkach. Troszkę się dla Was poświęcę też i spróbuję takich rzeczy, które są kultowe w Gorzowie od lat. Od kilkudziesięciu lat, od kilkunastu lat, ale jednak kultowe. I zaczynamy od najbardziej kultowego miejsca, czyli od budki z bułką z pieczarkami. Ja słyszałem historię, że ludzie z drugiego końca Polski przyjeżdżali po tą bułkę z pieczarkami do Gorzowa. No i tutaj właśnie się poświęcę, gdyż ja osobiście pieczarek nie znoszę. Uważam, że to są podgrzyby, że nie są one warte naszej uwagi. No ale w Gorzowie jest to klasyk największy, jeśli chodzi o gastronomię. I zobaczymy, jak to smakuje, z czego to jest, ile to kosztuje, co w tym takiego kultowego. Proszę tak, do 10, 50 i 100. Dziękuję bardzo. Buła, słuchajcie, wydana ekspresowo. Jedna taka buła kosztuje 6 zł. No, z tego co pamiętam, to było znacznie tańsze. Podejrzewam, że zaczynało się te ceny od złotówki. No ale wiadomo, co już minęło 20 lat ponad, jak przeprowadziłem się kiedyś tam do Gorzowa. Płatność tylko gotóweczką. Pani bez problemu wydała ze 100. I to jest dość pokaźna buła. Ona jest wypełniona farszem z pieczarek i cebuli. Musisz jeść. Muszę jeść, no. Ale dużo pieprzu. Mocno pieprzne. W środku to nie wygląda tak źle. W sensie widać, że te pieczarki wcześniej zostały podkrojone i podsmażone z cebulką. Że nie jest to taka cebulkowo-pieczarkowa breja, jak to czasem jest na zapiekankach. Jest to mocno pieprzne i nie jest aż tak obrzydliwe, jak myślałem, że będzie. Raczej nie wrócę na bułkę z pieczarkami, no bo tak jak mówiłem, nie lubię pieczarek, ale myślę, że ludzie, którzy są fanami pieczarek, będą zadowoleni. Tutaj teraz jest Gorzów rozkopany, tramwaje nie jeżdżą. Ta budka z bułkami z pieczarkami znajduje się przy starym przystanku tramwajowym, gdzie zawsze był duży ruch. Jesteśmy w centrum Gorzowa w zasadzie. A teraz, mimo tego, że te tramwaje są wyłączone, nie jeżdżą też samochody tutaj za bardzo w pobliżu, to tych ludzi na bułce z pieczarkami całkiem sporo. Co chwilę ktoś podchodzi, zamawia, bierze jedną czy dwie bułki i wcina. To jest, myślę, o wiele lepsza przekąska czy taki mniejszy posiłek niż na przykład hot dog ze stacji benzynowej czy z Żabki. Bułka z pieczarkami z Gorzowa wygrywa to wielokrotnie. Chciałem tutaj Wam udowodnić, że jedzenia nie marnuję i mimo tego, że no nie smakuje mi to do końca, no to zjem wszystko, żeby nie marnować. Całkiem sycące, nie takie złe. Gluten, pieczarka, cebula, pieprz. Finito. Finito. Druga kultowa miejscówka, którą odwiedzamy, to bar u Bartosza. Tutaj jest taki piękny napis, bar u Bartosza poleca barszcz, naleśniki, krokiety, napoje i bitą śmietanę. Spróbujemy wszystko. Może się uda. Zamówienie złożone. Zapłaciłem 16,90 za barszcz czerwony czysty, krokiet z mięsem oraz jeden naleśnik z malinami i bitą śmietaną. Zobaczymy, co to będzie. Ponoć naleśniki lepsze niż w manekinie. A no i ważna rzecz, można płacić kartą. To jest nowość. 20 lat temu tego nie było. Są już nasze danie. Troszkę mało zachęcają. Krokiet mięsny z surówką. Nie wiedziałem, że będzie surówka, ale jest. Do tego barszcz. Oraz naleśnik z bitą śmietaną i malinami. Ta bita śmietana z jakiejś maszyny wyszła. Na moich oczach. Piękne widok. Ale zacznijmy od konkretów i od krokietów. A, chudutka. Całkiem zjadliwe te naleśniki. Nie jest to wysoki poziom, ale zjadliwe. Tak jak mówiłem, bar u Bartosza to jest miejsce kultowe. Gorzowianie przychodzą tam właśnie na naleśniki, na krokiety z barszczem. Zwłaszcza starsze osoby, to też było widać dzisiaj. Ceny są niewielkie, więc to też jest zachęcające. Smak powiedziałbym, że nie jest zbyt wysokich lotów. Naleśniki tam oczywiście smażą na bieżąco, ale cała reszta, wszystkie dodatki są takie troszkę... No, trudno się nad nimi jakoś rozpływać, może tak? No ale musicie wiedzieć, że to jest miejsce kultowe i też klimacik w nim jest zachowany taki jak przed laty. Teraz idziemy do kolejnego miejsca, już jesteśmy koło niego. Jest to cukiernia Śnieżka. Z tych wszystkich miejsc chyba do cukierni Śnieżki przychodziłem najczęściej. Sonia chciała, żebym wszedł tam.
ale to jest jakieś nowe coś. Znaczy to też jest tu Kietna Śnieżka, ale jakiś taki nowy punkt. Tutaj latem sprzedawane były lody, a w tłusty czwartek pączki. Teraz jak widać jest to zamknięte. Tam po schodkach się wchodziło już do takiej cukierni, żeby troszkę więcej czasu spędzić. Niekoniecznie tutaj to jest tylko tak na szybkiego coś, nie? A tam się wchodziło i zamawiało jakieś deserki. Idziemy zamówić jakiś deserek. Też tu poszli. Chodź. Ładnie tu. Zawsze zamawiałem taki deser lodowy z bananem i tutaj chyba taki znalazłem, chociaż on jest z likierem, one są z alkoholem, to może mi robili bez alkoholu. Jest właśnie, róg obfitości się nazywa, ale to jest jakiś wilgachny deser, ja coś mniejszego zjem dzisiaj. Co? To się jeszcze okaże. Stwierdziłem, że Śnieżka kojarzy mi się z lodami, więc zamówiłem deser lodowy z bananami, z bitą śmietaną, z lodami oczywiście, z orzechami i cappuccino, które też jest z bitą śmietaną i czekoladą. Wydałem 24 zł, z czego 9 zł cappuccino, a 15 deser. I taka rurka jeszcze. Do Śnieżki najczęściej właśnie zabierali mi rodzice albo dziadek czy babcia za jakieś takie jakieś urodziny, czy może właśnie bardziej za jakieś takie nagrody za coś, typu dobre wyniki w nauce. Były te deserki lodowe, które dzisiaj wcale tak dobrze nie smakują. To typowe desery lodowe, jakie dostaniecie wszędzie. Nic specjalnego niestety, ale nostalgia jest. W tym deserze lodowym są lody o smaku waniliowym i te lody są najgorszą częścią tego deseru chyba. Może są takie sztuczne. Takie wiecie, niby waniliowe, ale jednak pełne cukru, przesłodzone. Gdyby były prawdziwie waniliowe, to by było widać ziarenka wanilii w tych lodach, a jest jednolity kolor. Bardzo mi słodko teraz. Ta kawa cappuccino z bitą śmietaną nie pomaga. Jestem najedzony i przesłodzony, a mieliśmy iść jeszcze w jedno miejsce, w którym też miałem zjeść coś słodkiego. To jednak musi poczekać do jutra. Widzimy się już za moment. Nowy dzień, gorsza pogoda, lepsza fryzura, Gorzów cały czas w remoncie. Przede mną jest katedra, która no, cały czas od momentu pożaru jest w przebudowie, nazwijmy to. Dzisiaj pokażę wam kolejne kultowe miejscówki w Gorzowie na jedzenie. Idziemy na Ketsa. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Sofra Anadolu. Jest to restauracja turecka, która jest obecna w Gorzowie od wielu, wielu lat, odkąd pamiętam w zasadzie. I ja to miejsce znam głównie z nocnych eskapad, bo jest to miejsce czynne w nocy również. Nie wiem, czy całą dobę, ale było przynajmniej czynne kiedyś do późnych godzin nocnych i tutaj kepsiki jakieś wjeżdżały. Dzisiaj skonfrontujemy to na trzeźwo i zobaczymy, czy dalej są dobre kebaby, czy w ogóle kiedykolwiek były dobre kebaby. Nie pozwolono nam kręcić w restauracji, przyszła pani i powiedziała, żeby nie kręcić. Kopać z konią się nie będziemy, więc stwierdziliśmy, że połowę zjem na miejscu, a drugą połowę zjem tutaj, żeby wam o wszystkim opowiedzieć. Jest to kebab z kurczakiem. Do tego są pomidory, jest jakaś sałata, ogórek. Jest też ser typu feta. Nie jest to feta oczywiście, tylko coś podobnego. Wszystko w placku i całkiem nieźle to smakuje. Taki kebab, to jest w zasadzie połowa tego kebaba, kosztuje 14,50. Mięso jest całkiem soczyste, całkiem smaczne. Do tego były podane w restauracji dwa sosy. Jeden czosnkowy, drugi taki słodko-ostry. Oba całkiem ok, ale moim zdaniem niepotrzebne w tej kompozycji. Nie jest to za suche, ani trochę. Także muszę przyznać, że to chyba taka póki co najsmaczniejsza rzecz ze wszystkich, które pokazaliśmy dotychczas w tym filmie. Choć nie wiem, być może w Gorzowie są smaczniejsze kebaby. Ja przyznaję, straciłem rozeznanie i napiszcie w komentarzach, jakie są najlepsze komentarze w Gorzowie. To może... Nie, napiszcie w komentarzach, jakie są najlepsze kebaby. Napiszcie w komentarzach, jakie są najlepsze kebaby w Gorzowie. Być może kiedyś uda mi się je sprawdzić. A póki co zabieram się za dalszą konsumpcję i idziemy do kolejnego miejsca. Kolejne miejsce, które odwiedzamy, jest chyba najmłodsze ze wszystkich, bo ma tylko kilkanaście lat, a nie kilkadziesiąt. Będzie kawka albo gorąca czekolada. Chyba raczej gorąca czekolada. Obecnie to miejsce nazywa się Kafe Coś Tam, a wcześniej się nazywało Kafe Costa. Niestety był proces z Costa Cafe, tą dużą sieciówką, i został on chyba przegrany, a przynajmniej nazwa została zmieniona, więc może jakaś ugoda była. Specjalnością Cafe Costa jest gorąca czekolada, ale taka prawdziwa, z prawdziwej czekolady, z dużą zawartością kakao i taka bardzo gęsta. Zresztą zobaczcie sami, jest to
naprawdę gęste i naprawdę bardzo smaczne. Ja tutaj zawsze zamawiam czekoladę meksykańską, czyli z dodatkiem chili. Tutaj po raz pierwszy przekonałem się, że taki napój z nutką pikanterii może być bardzo smaczny. Tych rodzajów czekolad jest tutaj bardzo dużo. Ja nigdy jakoś nie kombinuję tego właśnie, albo biorę zwykłą, taką klasyczną, albo z chili, albo ewentualnie z dodatkiem bitej śmietany, no bo wiecie, czasem tej słodyczy się przydaje troszkę. W menu są też inne rzeczy, są kawy, są śniadania, są jakieś kanapki, jakieś, nie wiem, lunche i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak jest to przede wszystkim kawiarnia, która słynie z czekolady. Jest to pyszna czekolada. To też jest ciekawe, bo po przeprowadzce do Poznania szukałem podobnego miejsca w stolicy Wielkopolski i szczerze mówiąc nie znalazłem. Wszystkie miejsca, które miały gorącą czekoladę, korzystały z jakichś takich tańszych zamienników i ta gorąca czekolada nie była aż tak smaczna jak tutaj. Także to miejsce mogę szczerze polecić. Cena jednej takiej czekolady, czy to zwykłej, czy tej z chili, to 10 zł i 90 groszy. Nie mało, nie dużo, a w sam raz. Zwłaszcza biorąc pod uwagę bardzo dobrą jakość. Ostatnie miejsce, które odwiedzamy, to Pizzeria OK, założona w 1993 roku. Bardzo kultowa miejscówka, co potwierdzają tłumy w lokalu. Niemal wszystkie stoliki są zajęte. I tak patrząc po stolikach, to mało kto pizzę zamawia. Dużo dań obiadowych jednak się przewija. Ja postawiłem na pizzę. Zamówiłem pizzę pepperoni z salami, papryczkami, jalapeno itd., itd. Swego czasu była to pizzeria, która miała bardzo wiele lokalizacji i była takim głównym konkurentem w Gorzowie Pizzy Hut. Pizza Hut z Gorzowa się zawinęła, teraz już wróciła, ale w tamtych latach się zawinęła i Pizzeria OK stała się takim głównym graczem na rynku pizzerii w Gorzowie. Obecnie mieści się w lokalu, to też jest ciekawe, po byłym Burger Kingu. Burger Kinga w Gorzowie obecnie nie ma. Pizza. Jest już moja pizza. Pizza z salami, z papryką, z jalapeno, z dużą ilością sera, z cebulą. Taka w polskim stylu, czyli ciasto raczej grubsze, sera dużo, składników dużo, nawalone, ale no tak miało być, tego się dokładnie spodziewałem. O, ser się ciągnie. Tak jest. Ciasto wcale nie jest takie grube. Jest raczej cienkie i chrupiące. Na brzegach jest grubsze, także cofam to, co powiedziałem. Jest dużo składników, ale ciasto trochę inne. W sumie na plus. A tego sera. Pizza jest gorąca, świeżo wyciągnięta z pieca. Na początku wręcz parzyła w ręce. Wiecie, no nie jest to pizza neapolitańska, ale jest kurczę naprawdę smaczna. Jest to taka właśnie pizza w stylu imprezowym. Czyli zamawiamy ją sobie do domu, na jakąś imprezę, do piwka, do meczu i wchodzi gładko, idealnie. Też tutaj fajnie myślę przyjść na jakiś taki rodzinny obiad właśnie po to, żeby się pizzą nawpieprzyć. Ta pizza, z tego co pamiętam, kosztuje 21 zł i 50 groszy. Ale są różne, do 3 dych są pizze i są też poniżej 20 zł. Pizza lepsza niż się spodziewałem. Rozumiem, czemu tutaj jest tylu gości, dlaczego jest to wciąż takie popularne miejsce, no bo renoma od lat. Szybki czas podania, gorące wszystko, ciepłe, no i w gruncie rzeczy bardzo smaczne i mi się to podoba. Jestem jednak świadomy tego, że pizzeria w Gorzowie jest pod dostatkiem, także piszcie w komentarzach, jakie wy gorzowskie pizzerie lubicie najbardziej. Może następnym razem uda się do nich pójść. Jak widzicie, wiele kultowych miejscówek gastronomicznych z Gorzowa nie przetrwało moim zdaniem próby czasu. Dalej są to jednak miejsca bardzo popularne wśród mieszkańców, którzy darzą je naprawdę ogromnym sentymentem. A ja też bym nie chciał, żebyście po moim materiale uważali, że w Gorzowie nie ma dobrego jedzenia. Wręcz przeciwnie, są w stolicy województwa lubuskiego fajne miejsca, które moim zdaniem warto odwiedzić. Omawiałem je jednak w poprzednim vlogu, we vlogu sprzed roku, do którego gdzieś tutaj wam zaraz wyskoczy link. Zobaczcie ten film koniecznie, by mieć taki pełny obraz całej sytuacji. Zostawcie też łapkę w górę, jeśli podobał wam się ten film. Zasubskrybujcie kanał, bo będą kolejne filmy z Gorzowa pewnie za rok, a może później nawet. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, gdzie wy lubicie jadać w Gorzowie. Właśnie może przed nagrywaniem kolejnego vloga skorzystam z waszych propozycji. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć. Smacznego.